czasami zastanawiasz się, jak przejść przez cierpienie i trudności? Pewną podpowiedź znajdziesz w dzisiejszej Ewangelii. Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Dzisiaj Pan Jezus będzie Cię kierował przez bardzo ważne sprawy, bardzo ważne zagadnienia. Cieszę się, że jesteś po raz kolejny na naszym spotkaniu ze Słowem Bożym i że chcesz karmić się tym Słowem Bożym i przychodzisz na ucztę Bożej mądrości, bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Powoli dobiega końca szósty tydzień okresu wielkanocnego, szczególnego czasu, kiedy odkrywamy wiarę paschalną, wiarę w Pana Jezusa zmartwychwstałego, żywego, który zachował rany męki, ślady męki na swoim ciele, ale On zmartwychwstał, On żyje i przychodzi do Ciebie ze swoim słowem, ze swoją nadzieją, ze swoją Bożą miłością. I o te łaski módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Ty jesteś darem paschalnym. Pan Jezus dał nam Ciebie na krzyżu, kiedy oddał ducha, tchnął ducha. Pan Jezus w Wieczerniku powiedział w dniu zmartwychwstania: pokój Wam, przyjmijcie Ducha Świętego. I teraz, Duchu Święty, oczekujemy na wspomnienie Pięćdziesiątnicy, czyli szczególnego wylania Ducha, szczególnej obecności, szczególnego przenikania każdego człowieka, każdego serca, całej rzeczywistości świata, przenikania, które ma uświęcać, które ma kierować na drogę prowadzącą do zbawienia. I Duchu Święty, Tobie się zawierzam, Tobie oddaję kierowanie moim życiem. Ja na pewno mam wiele ciekawych pomysłów na moje życie, ale Ty również masz pomysł na moje życie, pomysł, który ma mnie doprowadzić do zbawienia, który ma mi w tym pomóc. I Ty mi dajesz wskazówki, różne natchnienia, różne propozycje, różne światła, co konkretnie w danym dniu, co konkretnie dzisiaj mam wybierać i za tymi Twoimi natchnieniami dzisiaj, Duchu Święty, pragnę iść. O tę wrażliwość mojego serca proszę Cię przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jak poradzić sobie z bólem, cierpieniem, jakąś trudnością, krzyżem? Jak przejść przez krzyż? Jak przejść przez cierpienie? Co robić? Jakie mieć nastawienie? Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Pan Jezus odnosi się do bardzo takiego
ważnego przykładu, bardzo wymownego. Narodziny człowieka. I to wiąże się z tym fizycznym bólem porodu, który jest, który kobiety, który matki znają. Ale też jaka jest radość, że jest piękne dziecko, że dziecko się narodziło, gdy matka, ja tego nie doświadczyłem nigdy i tylko sobie mogę jakoś wyobrazić, kiedy lekarz, pielęgniarka, położna daje dziecko swojej matce zaraz po porodzie i matka to dziecko do siebie przytula. Jaka to jest piękna scena, jaka to jest czuła scena, ale też scena pełna radości. Pan Jezus przywołuje ten obraz. Zatem, moi drodzy, patrzmy na owoce. Patrzmy na to, co dobre. Mamy może teraz jeszcze inny przykład, inne porównanie. Czas matur. I oczywiście są przygotowania, uczniowie się przygotowują od samego początku, tak to można określić, od początku edukacji, nie tylko przez lata szkoły średniej. I także te wcześniejsze etapy edukacji, to jest przygotowanie, to jest kładzenie tych fundamentów, kamieni, na których są budowane inne sprawy. I mamy egzamin maturalny. Stres, być może nieprzespane noce, być może wiele znaków zapytania, potem sam moment egzaminu, także się łączy, prawda, z wieloma trudnościami, jakimś takim może lękiem, ale gdy przychodzą wyniki i gdy są to bardzo dobre wyniki, to uczeń jest naprawdę zadowolony i tak naprawdę już nie pamięta o tych trudach. Są, ale z perspektywy czasu nie są takie jak w tym danym momencie. Ja też miałem egzaminy maturalne, maturę, potem przez seminarium, przez 6 lat, sesja zimowa, letnia. Także był ten wysiłek nauki, poświęcenia czasu, zakuwania czasami, stres, lęk, niewiadoma, czy się uda, czy nie. Ale teraz z perspektywy czasu podchodzę do tego zupełnie inaczej, ponieważ jestem skupiony na dobru, na owocach, które z tego wypłynęły. I ty, jeżeli chcesz przejść przez trudności, przez krzyże, patrz na dobro, które może się z tym wiązać. Patrz na jakiś cel. Daj sobie jakiś dobry cel, który może cię motywować, który może cię podnosić w górę. Jeżeli ciężko ci znaleźć cel doczesny, a te trudności cię maksymalnie przerastają, to ofiaruj je w intencji, uwaga, to jest ważne, wynagrodzenia za swoje grzechy i grzechy innych i niech ten akt wynagradzający będzie dla ciebie kolejnym krokiem do zbawienia. Ofiaruj to w intencji wynagradzającej, ale z celem na zbawienie. I niech w tych różnych trudnych, najtrudniejszych momentach właśnie niebo, właśnie zbawienie, dom Ojca niech cię podtrzymuje, niech cię motywuje do tego, aby dać radę. Oczywiście to wszystko jest wypełnione Bożą łaską. Pan Jezus cię nie opuszcza, ale patrz na te dobre cele od tej strony ludzkiej, od strony psychologicznej i otwieraj się na Bożą łaskę i zobaczysz, że dasz radę. Z tymi refleksjami cię zostawiam. Jeżeli uważasz, że są wartościowe, to zachęcam do udostępnienia innym, do podzielenia się na swoim profilu, na swoich profilach społecznościowych. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wkrótce, w połowie maja, będzie dostępny już modlitewnik Wróć. Napiszcie może w komentarzach, kto jest zainteresowany takim modlitewnikiem. Myślę, że jest to bardzo ważna
pozycja na dzisiejsze czasy, modlitwa za tych, co odeszli od Boga, od Kościoła do odwiary. Dalej zapraszam na pielgrzymkę śladami świętego Pawła Apostoła do Grecji. 18-27 lipca, pielgrzymka połączona także z wypoczynkiem. Program jest poszerzony. Zapisy do 20 maja. Do 20 maja. Zapisy pod numerem telefonu 504-189-508. Zapraszam także na majówkę tutaj na kanale Śladami Matki i na modlitwę Wróć. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do jutra.